Dobra, to nie było zbyt dobre. Nie trafiłem w niego czy coś? Aha! Ale ze mnie debil, ja pierniczę! Wypuśćcie mnie! O fuck, nie pokonam go, będę musiał spierniczać. Chyba, że zrestartuję grę. Kiedy był mój ostatni zapis? Ale nie, nie będę restartował. Walić! Walić to. O! Nareszcie, Jezu Chryste! Ile trzeba było czekać? Kurwa! Nienawidzę tych quick time eventów. Spróbuję go rozwalić. Nie obiecuję, że mi się uda! Ale się postaram. Chodź tu, kurde. Wpadłeś w moją kartę pułapkę. Zamruź się. Dobra. Nie było tak źle. Chodź tu. O kurwa. Mam zapalający, ale boję się, że go rozmrozi. Kurde! Czemu zawsze... Kurwo jebana, zabije! No, to już ja rozumiem. Nie dotknęło jego nóg. Jest! I co?! Tak wystrzelałem w niego, a może aż wybuch! No i oczywiście teraz winda się pojawia, nie? Spieprzaj. Nawet granatnika nie potrzebowałem. Ale to nie wszystko, jeszcze jedno... jedną część będziemy potrzebować. No, nie poszło źle, ja pierniczę. Jestem happy z tego. No chociaż mogło być lepiej, no przypuszczam, ale... Co tam? Czego chcecie od najgorszego gracza w RE4 na całym świecie? Dobra. Co teraz będzie? Chwila mentos momentos. It seems that Salazar is having difficulty taming... The American pig. Nie jestem prosiakiem. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and pierdzielony edgelord siedzi sobie na tronie. Consider it done. Idź posłuchaj Radia Maryja, moherowy berecie. Koniec chaptera. Tylko dwa razy zginąłem. Dwa? A, nieważne. Tak czy siak, zostało nam się jeszcze chyba troszkę gry. Za niedługo skończy się zamek i zacznie jeszcze małe... coś. Chwila. Najpierw wykupię od niego spray, jeżeli ma. Bo trzeba oszukać przeznaczenie. Kurde, nie oszukam przeznaczenia. Thank you. Tako... Is that all? Is that all? Tak. Tak, trzeba poczekać. Tune up. What are you buying? Przydałby mi się pistolet upgrade'owany na maks, ale... No cóż, jak zwykle handlarz dostarcza swoje...
towary tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mu się to podoba. Give it to me! Dobra. Kolejna notka, tutaj Luis pisze, że Las Plagasy śmierdzą i opanowują wszystkich. I trzeba się bać. No, gdyby to było po polsku, to bym przeczytał. Ale wiecie co? Nieważne. Chyba wiem, co teraz będzie. O kurde, chyba wiem! Chociaż nie, nie będzie aż tak źle. Zgadnijcie, kto wróci! Wieśniaki! Siema, Pało, jak za tobą tęskniłem! Za tobą też. Ach! Z nimi to teraz, kurde, walka pójdzie jak z piekła rodem. Dobra, wolę na razie. Myślę, że, on się w siusiaka zmieni. A nie! Tym lepiej dla mnie. Szczędzi mi to trochę amunicji. A no, już przypominam sobie. Jeden napaleniec z pił łańcuchowo będzie nas ganiał tutaj. Chwila, jak tam z granatami? Dobra. Będzie jakoś to. Run, Forestero, run! Zamknąć ryje! O nie. Dobra. Więc taka jest moja taktyka. Wejść tutaj. Odwrócić się i czekać, aż przylazą. Trochę czasu potrwa. Ale cóż. Przynajmniej mogę tak stać i kurde strzelać w nich. A te będą dalej wchodzić. Dlaczego? Ponieważ ich, mózg nie działa jak trzeba. Spieprzaj. Chcecie się dostać na drabinę do niebios? Nie dla was to jest... Nie dla was jest to dane. W sumie z chęcią bym tam... zeskoczył, ale boję się, że coś wrednego się tam stanie. Zawsze mogę granatem jebnąć, ale... A, dobra. Chodź tu. Aha, i co? Nie chodzi się z ogniem. O, shit! O! Co? Co we mnie? Co mnie jebnęło? Chwila. O nie, o nie, o nie, dobra, mamy... Mamy problem. Wiem, oni tam z tyłu rzucają tymi... dynamitami, te skurwysyny. Bum! Ktoś zamawiał taksówkę? Ja zamawiałem, dziękuję bardzo. Chwila, moment, jak to... trzeba po ten dynamit iść, nie? Ale to... Okej, dobra, wiem. Trzeba teraz tutaj pociągnąć, tam za dźwignię. Spieprzaj! Zamknij ryj! Jesteś ekologiem? Ciągle o lasy wypytujesz? Do jasnej cholery, idź uratuj Puszczę Białowieską. A nie, kurde, siekierkami we mnie rzucasz. Tak przy okazji też pewnie zobaczycie, że... jeżeli chodzi o detale tych śmierdzielów, nie są zbyt... dobre, jak na pececie. Ale no... chwila. Dobra.
ale no, otóż RE4 jako pierwsze wyszło na GameCube'a, no nie? I GameCube to oczywiście nieco potężniejsza konsola w porównaniu z PlayStation 2. I tak, no jak porto, jak Capcom... O, już się zaczyna. Czas iść na mój spot! Czyli tutaj o. No nie, Capcom podczas portowania jednak musiało trochę... O, fuck me. Spieprzać! O nie! Idzie na mnie! Chwila, moment! Mam podarunek dla ciebie, na Mikołajki. No, i git. Nie było tak strasznie. Jak masz zaupgrade'owane, kurde, pistolety i wszystko. Ej, no a, dobra. Tamtą dźwignią się aktywowało elektryczność. Tą dźwignię trzeba pociągnąć, żebyśmy mieli dostęp do dynamitu. I teraz będziemy mieć dostęp do dynamitu. Którym wysadzimy głaz blokujący nam przejście o tło. Widziałem tam take. Zaraz take'nę to, co tam widziałem. O, dobra. No, to by było na tyle. I teraz będzie całkiem wkurzająca walka. Chociaż myślę, że powinniśmy dać radę. O, nawet granat odzyskałem. No git, teraz już na pewno damy radę. Mam nadzieję. Dobra. Myślę, że chyba za niedługo dam pauzę i zacznę nagrywać od nowa. Widzicie? To miejsce jest okropne. Najlepsze jest to, że ja mogę stać w tych dziurach i Leonowi nic się nie dzieje. Więc tak, należy tu najpierw pozbierać. Chyba da się pozbierać najpierw wszystkie przedmioty, nie? Ja, mnie najbardziej spray interesuje. Gdzieś tu powinien być. O, o wilku mowa. Flash. Jeszcze chyba... O, właśnie to. Jeden to za mało? Proszę, masz dwa. I pierdol się, walcz z nimi. Całe szczęście mam na nich sposób. Dobra. Oto co trzeba robić. Trzeba podejść. Teraz! Można by było dwóch naraz, ale raczej nie, tego się nie da zrobić, ponieważ nie wiem dlaczego. Nieraz wsadzałem ich jednocześnie, no nie, w gameplayu. Ale w cutscence wychodziło zawsze, że jeden się kąpał w lawie. Tak przy okazji też powiem, że nie należy podchodzić teraz do lawy przez jakiś czas. Można by bezkarnie zjeżdżać. Ale nie podchodźcie, ponieważ ten debil, który teraz się tam topi... Teraz możemy, nie ma sprawy. Mógł nas ten... mógł nas tam do niej wsadzić. Osiedł, moment. I oczywiście to by był dead. No, ta emocjonująca walka polega właśnie na tym. Pierdziele, ale ten Blacktail szybkostrzelny. Chciałbym go piznąć granatem, ale... Czemu by nie spróbować? A, nie! Wypierdalaj, kurde! Mnie te trole wkurwiają. I w internecie, i w grze. Dawaj, dawaj, i co?
Mam strategię na ciebie, Gamoniu jeden. W sumie jestem ciekaw, czy też będę musiał im tutaj załatwiać ich te robale z pleców, nie pamiętam. Jego raczej, to jest jeden. Jest? Będę musiał. Dawaj, tnij Leon, HM01. I spieprzam. Ale przynajmniej trzeba przyznać, że ta piekielna miejscówka jest bardzo fajna. I piekielna. Wolałbym nie marnować mojego ammo. Mimo tego, że mam dość sporo, ale... Dobra, spadam. Taka emocjonująca walka, wiem o tym. I co, nie złapiesz mnie? Ja pierdzielę, czy ty nie umiesz uczyć się na swoich błędach? Osiem. I co? Teraz spróbuję granata je... O, chociaż nie, bo już się rusza. Ach. Mógłby już paść. Mógłby, ale oczywiście tego nie zrobi. Żeby mi utrzeć nosa. Tak przy okazji on nie może otworzyć tych włazów, więc jest bezpiecznie. Zawsze kiedy po raz pierwszy grałem w tą grę, to omijałem tego miejsca. Omijałem to miejsce szerokim łukiem. Ponieważ nie chciałem, by Leon wpadł do lawy. Wiadomo. No, nareszcie, oh my god. Padnij w końcu. Ta walczenie z tymi trollami nie jest wcale fajne. O mój Boże. Zginąłby już, byś już, kurde. Uparty jak debil. Jak słoń. Już nawet nie wiem, co mam mówić. Dobrze, że przynajmniej jednego usmażyliśmy, bo tak walka jeszcze bardziej by się dłużyła. Bym jeszcze bardziej, kurde, musiał zużywać mojej amunicji. Magnumem to by szybko się to załatwiło. Dobra! No chodź. Okej. W sumie jestem ciekaw, czy ten granat jakoś go walnął, normalnie walnął, nie? Ale coś nie widać, bo wciąż muszę w niego napierniczać nabojami. A! Padnij w końcu, kurde! Nareszcie! Mam nadzieję, że to już ostatni raz, normalnie to trzy razy. Jest! O mój Boże! Ta, lubię bardzo mocno walczyć z tymi trollami, wiem. Jak już pierdyliard się ich załatwiło, to raczej te nie spowodują jakoś czegoś fajnego. Ile mam ammo? Wow, dziękuję, debilu! To było naprawdę bardzo fajne doświadczenie. O! Ważne, że nam się udało. Tak więc no, te walki są długie i wkurzające, mimo tego, że dokładnie wiesz, co masz robić.
No właśnie, dlatego są długie i wkurzające. Chyba już więcej ich nie spotkamy. Tym lepiej dla mnie. O, bzyki tutaj będą. Właśnie. Będą latać w naszym generalnym kierunku. Będą tutaj jaskinie też. Trzeba w nie wchodzić. Wypierdalaj! Coś tam było X. Jest flash. Może flashem można ich rozwalić. Tego nigdy nie próbowałem. O, tutaj o. Oni w takim razie będą po kolei włazić. Ten sposób. Można bardzo łatwo i przyjemnie zgarnąć łuki. Na przykład to, to. Zielony, zielony. Kurde, niebieski mi dajcie! Co mi po zielonym? Przynajmniej jeden niebieski powinien tutaj wydropić. Przynajmniej. Ale czy to się uda? Na pewno nie, ponieważ nagrywam elpa. Okej. Shit. W sumie Punisher by się tutaj przydał. Wypierdalaj! Walić. Wiecie co? Pasz mi won, skurwysyny. Spreja użyję. O mój... Nie! Dobra. Dobra, nasza Leon. O, jest niebieski! To właśnie chciałem. Dobra. Coś mi się zdaje, że zaraz będę musiał spierniczać, chociaż nie. Amo też dostaje. O, drugi niebieski, zajebiście. Dobra, czekaj ta. Sporo mam tego. Całe szczęście. Zwraca się. Okej, combine. I zajebiście. Mamy całą lampę. Będziemy mogli teraz, kurde, willę kupić. W tej zapyziałej wiosce. I wszyscy będą na mnie mówić Forestero. O, dziękuję. Mimo tego, że Bushmanem nie jestem. Przy okazji nie mogą nas tu wywalić. Więc nie ma strachu. Przynajmniej mnie nigdy nie wywalili, okej? O! Dobra. Kolejne niebieskie! O mój Jezu! Powinienem chyba, kurde, zagrać w lotto. Takie szczęście mam. Dobra, chodźcie. Bzy, bzy, motherfuckerze. Jeden, drugi, 40. Lecicie czy nie? Tu jestem. O, dobra. Zapomniałbym. Punishera wezmę, tyle. Tam, raczej moc przekuwania mi się tu przyda. Okej. Dobra. To jeszcze na pewno nie wszyscy. Jezu Chryste, przestańcie mi SMS-y słać. Chyba, że wyjdzie, że jutro mam siedzieć. O, chwila, moment. Wolne jutro? Trzymam kciuki.
Nie, kurde, to operator! Ble! Już miałem nadzieję. Fajne jest to, że jak psorów nie ma, to SMS-y przysyłają, że możemy w domu siedzieć. No ale niestety. W moim przypadku tak się nie stało. Jak jeszcze będą jakieś, czy nie? Nie. Chociaż? A, widzę cię. A, patrzcie, jak pokracznie lezie. O, shit! W sumie może nawet Blacktail mi się bardziej przyda. Normalnie jak TMP działa. Okej. Siema! Naprawdę nie lubię znęcać się nad tymi muchami, no ale co zrobisz? Osi! Co zrobić, jak są wredne? Igit! Gdzie to? A, tędy, dobra. Tak więc, no, tamte przyciski były od tego, żeby... Co? A, właśnie. Żeby roztopić to wejście. Gdzieś tutaj wiązka światła normalnie w to strzelała. A, tu trzeba uważać. Climb up. Gdzieś tutaj też jest dźwignia. Idź, Leon. Tutaj. Na widoku, kurde. To co powoduje, że zatrzymuje tą środkową, bo jakbyśmy próbowali przejść, kiedy wszystkie trzy tak się obniżały, to by się źle dla nas skończyło. Skąd wiem? Bo kurde, próbowałem tak zrobić. I źle się to skończyło. Wydaje mi się, że tutaj coś jest do zestrzelenia. Albo mi się tylko wydaje. Dobra, walić. To jest do korony. O, super, koniec chaptera. Nie, to ten, przypomniało mi się z tym licznikiem, to raz mnie wcześniej zabili, a dwa razy już miałem dwie śmierci na koncie. Okej, dobra, nie wiem czemu mi tam dwa dali. To teraz już wiem. Nie wiedziałem raczej, teraz wiem. Ach, jestem niewyspany dzisiaj, I'm sorry, że plecę dzisiaj głupoty. Ale no. Jeszcze chyba tutaj coś powinno być z tyłu. Nie ma? Czek? Kurde, nie! Nie chciałem tego! No cóż. Drobna przejażdżka nic nam nie zrobi. Przez loading screen. I tak zapisałem jakby co. Czek. Fajne jest to, że wystarczy tylko popatrzeć na ten grób. I możemy jechać albo w górę, albo w dół. Leon nawet się nie zapyta, czy chcesz iść jechać w dół, albo czy jechać w górę. Nie, Leon w tym momencie sam decyduje, co jest dla nas najlepsze. Siema, Paulo. Welcome.